Historia, którą zamierzam Wam opowiedzieć tym razem, jest nietypowa. Brzmi ona jak scenariusz paradokumentu, a te często oglądamy z uśmiechem na ustach, bo rozterki ludzi, którzy tam występują, są absurdalne, zdają się być wręcz oderwane od rzeczywistości. Aż trudno w to uwierzyć, ale ta wydarzyła się naprawdę. W sumie, jeśli kojarzycie program Jerry'ego Springera, to gdyby nie smutny finał tej historii, widziałabym jej bohaterów właśnie w jednym z odcinków tego show. Witajcie na kanale Zbrodnia do kwadratu, podcaście, w którym opowiadam historie z życia wzięte. Sprawy, które poruszają emocjonalnie, wprawiają w osłupienie, czasem wywołują zgrozę. Dzisiejszy odcinek jest nieco inny, bo zahacza o dość trudny i niezrozumiały temat. Ale jeśli ten krótki wstęp zachęcił Was do wysłuchania odcinka, to zapraszam w moje skromne progi z otwartymi ramionami. Nie wiem, jak na to spojrzysz, ale stwierdziłam, że spróbuję. Hej! Taką wiadomość w 2016 roku otrzymała na portalu społecznościowym Alisa Playdo. Kobieta początkowo potraktowała ją jak zwykły spam. Jednak niedługo potem jej mąż Steven również otrzymał wiadomość podobnej treści na stronie poświęconej genealogii, czyli w miejscu, gdzie możemy znaleźć naszych potencjalnych krewnych. Osobą, która wysłała obie wiadomości, była Katie Fusco. Jak się okazało, ich biologiczna córka, która od 18 lat była wychowywana przez obcych i nazywała ich swoimi rodzicami. W końcu w styczniu 2016 roku Tony oraz Kelly Fusco wyznali jej prawdę. Dlatego Katie postanowiła skontaktować się ze swoją biologiczną rodziną. Chciała ich poznać, zobaczyć jak żyją. Zresztą ze wzajemnością. Małżeństwo Playdo nie posiadało się ze szczęścia, gdyż latami zastanawiali się, co dzieje się z ich małą dziewczynką. Dlaczego oddali ją do adopcji? Musimy cofnąć się aż do 1995 roku. Właśnie wtedy 20-letni Steven poznał przez internet o 5 lat młodszą od siebie Alysę. To był niesamowity przypadek, gdyż w tamtych czasach internet dopiero zaczynał raczkować. Ona mieszkała wtedy w San Antonio w Teksasie, a on w Nowym Jorku. Poprzez bardzo intensywny czat, tych dwoje szybko połączyło równie intensywne uczucie. Byli sobą tak zafascynowani, tak zauroczeni, że dzielące ich 3000 kilometrów nie stanowiły dla nich żadnego problemu. Steven po krótkim czasie znajomości odwiedził dziewczynę w jej domu. Szybko stali się też parą, a on naciskał, aby Alysa zostawiła rodzinę i wyprowadziła się z nim właśnie do Nowego Jorku. Był tak czarujący i uroczy, że mimo absolutnego sprzeciwu ze strony rodziców, 15-latka spakowała najpotrzebniejsze rzeczy i rozpoczęła życie na własną rękę, u boku swojej nowej miłości. Jednak sielanka szybko się skończyła. Steven okazał się mieć dwie twarze. Jedna to ta, którą przedstawił dziewczynie na początku znajomości, a druga mroczna i przerażająca. Rozpoczęły się groźby, zastraszanie. Według wspomnień Alysy, Steve udusił kota gołymi rękami, gdyż nie darzył kotów sympatią. Był arogancki i agresywny. Niejednokrotnie rozwiązywał problemy przemocą. Groził jej, że popełni samobójstwo, jeśli ta od niego odejdzie. A dziewczynie nawet nie przeszło to przez myśl, gdyż krótko po przeprowadzce okazało się, że zaszła w ciążę. Miała wtedy tylko 16 lat. Alysa próbowała wiązać koniec z końcem i chwytała się wielu prac. Kiedy miała skończone 17 lat, na świat przyszła jej pierwsza córka, którą wspólnie ze Stevenem nazwali Denise. Niestety jako świeżo upieczeni rodzice nie radzili sobie z wychowywaniem dziecka. Byli na to zbyt młodzi. Steve nie palił się do pracy, za to nadal był agresorem i to już nie tylko względem swojej partnerki, ale również małej córeczki. Po latach Alysa wyznała, że mężczyzna potrafił zatykać dziecku usta, gdy płakało, do momentu aż nie zaczynało się dusić. Steven szczypał Denise po ciele, aż na jej skórze pojawiały się fioletowe siniaki. Raz zamknął ją w lodówce, aby przestała płakać. Dlatego młoda matka zdecydowała się na oddanie dziewczynki do adopcji. Mała Denise miała wtedy 8 miesięcy. Bardzo trudno było się z nią pożegnać, ale chciałam, aby żyła i aby była szczęśliwa.
Nowymi rodzicami Denise stali się Anthony i Kelly Fusco, którzy zabrali ją do swojego domu w miejscowości Dover w stanie Nowy Jork. I tam legalnie zmienili jej imię na Katie Fusco. Tam wychowywali ją wraz z ich biologiczną córką, o której nie ma zbyt wielu informacji, ale dodaję to jako taki mini fakt. Katie miała normalne, szczęśliwe życie. W domu żartobliwie nazywano ją Pac-Manem, gdyż podobno wrzucała w siebie jedzenie jak w studnie bez dna. Dziewczynka kochała zwierzęta, uwielbiała rysować i wiązała z tym tematem swoją przyszłość. Kiedy chodziła do szkoły średniej, prowadziła blog, na którym napisała: długopis i coś do rysowania stały się moją bezpieczną przystanią, a atrament bronią przeciw zasadom i nakazom. Mówiąc krótko, życie bez sztuki nie byłoby dla mnie w ogóle życiem. W swojej szkole radziła sobie nieźle. Wszyscy byli pod wrażeniem komiksów, jakie rysowała, a sama Katie planowała w przyszłości pójść na studia, a później pracować w reklamie cyfrowej. Jednak tu docieramy do momentu, od którego rozpoczęłam całą tę historię. Wracamy do 2016 roku, gdy adopcyjni rodzice Fusco wyznali jej prawdę. Dziewczyna skończyła 18 lat i dowiedziała się, kim są jej biologiczni rodzice. W tamtym momencie Alyssa i Steven byli po ślubie, a oprócz tego mieli dwie córki, które pojawiły się na świecie już w latach 2000. Para odbiła się finansowo i była gotowa na założenie rodziny. W 2016 roku dziewczynki miały około 10 oraz 5 lat. Uprzedzam, że w różnych źródłach mogą pojawić się rozbieżności co do wieku młodszych sióstr. Ze względu na ich wiek, wszelkie dane personalne zostały utajnione. Biologiczna matka Katie nie posiadała się ze szczęścia, gdy zorientowała się, że osoba, która próbuje skontaktować się z nią i jej mężem, to tak naprawdę ich córka. W jej każde urodziny przyglądałam się jej zdjęciu i mówiłam: wszystkiego najlepszego, Denise. Miałam nadzieję, że kiedyś to poczuję. W czerwcu 2016 roku Katie po kilku miesiącach korespondencji postanowiła osobiście poznać swoich rodziców. Pociągiem pojechała do Richmond w Virginii. Nie przypominała już małego bobasa, którego Playdo oddali do adopcji. Była piękną, mądrą i sympatyczną dziewczyną. Rodzina była nią zachwycona. Ze wzajemnością. Katie tak polubiła swoich rodziców i siostry, że zaprosiła ich na oficjalne zakończenie roku w Dover High School, a po 3 miesiącach przeprowadziła się do nich. Porzuciła wszelkie plany o studiach, spakowała się i zamieszkała ze swoją biologiczną rodziną. Tony i Kelly Fusco mieli pewne obawy i nie byli do końca zadowoleni z decyzji swojej córki, ale widzieli, ile radości daje jej spędzanie czasu z nową rodziną, więc koniec końców zgodzili się na ten pomysł. Niestety, nie wszystko było takie kolorowe. W tamtym momencie między Stevenem a Alyssą nie było najlepiej. Byli w separacji, mieszkali w osobnych pokojach, ale wciąż wychowywali razem młodsze córki. Powodem takiej sytuacji był oczywiście Steven, który, jak już wiemy, miał burzliwą przeszłość. Ewidentnie dalej nie radził sobie z agresją względem innych. Jego, w cudzysłowie, workiem treningowym była żona. Przez lata maltretował ją zarówno werbalnie, jak i psychicznie. Steven często miewał humorki i trzeba było się obchodzić z nim jak z jajkiem, aby go po prostu nie rozwścieczyć. I aby być fair względem Katie, jej biologiczna matka powiedziała o powodzie oddania jej do adopcji. Opowiedziała 18-latce o tym, że jej ojciec znęcał się nad nią fizycznie, gdy była niemowlęciem. Jednak ta całkowicie to zignorowała. Po prostu. Nie było tematu. Ona bardzo dobrze dogadywała się ze Stevenem i nie chciała psuć tej relacji. Było między nimi na tyle dobrze, że już we wrześniu 2016 roku ten zaczął sypiać na podłodze w jej sypialni. Zaledwie miesiąc po tym, jak zamieszkali razem pod jednym dachem. Kiedy Alyssa zwróciła swojemu mężowi uwagę, że wygląda to nieco niestosownie, ten wpadł we wściekłość. Zwyzywał ją, ciskał w nią przedmiotami i w końcu w listopadzie Alyssa zdecydowała się wyprowadzić z rodzinnego domu. Z mężem podzielili się opieką nad dwójką najmłodszych córek, te wyprowadziły się z matką, a Katie postanowiła pozostać przy ojcu. I już wtedy kobieta, czyli Alyssa, miała pewne podejrzenia względem męża i najstarszej córki, jednak nie posiadała żadnych dowodów. Ale do czasu. Miały miesiące, a Playdo postanowili się rozwieść.
Dzieci odwiedzały Stevena i spędzały czas z nim oraz ze starszą siostrą. Tylko że w pewnym momencie Steven nakazał im nazywać Katie nie swoją siostrą, a macochą. Skąd to wiadomo? W maju 2017 roku Alyssa przeczytała pamiętnik swojej wówczas 11-letniej już córki. Katie i Steven już od około pół roku ze sobą współżyli. Zacytuję wam teraz kilka fragmentów tego pamiętnika. Jego skany wraz z przerażającymi obrazkami, jakie rysowała dziewczynka, znaleźć możecie standardowo w materiale bądź na grupie czy Instagramie podcastu. Mój ojciec nazywa jej dziecko swoim dzieckiem. Czy on ją zaciążył? On mówi nawet, że ona jest moją macochą. Co jest kurwa? Nie pozwala mi nazywać jej już siostrą. Katie jest moją siostrą, ale jest teraz chyba jego żoną. Genetycznie jest tylko moją siostrą. Jak ona teraz mnie postrzega? Jak córkę czy jak siostrę? Już te wersy są przerażające, ale dziewczynka musiała być naprawdę bardzo rozżalona całą sytuacją, gdyż na innej stronie zapisała: Katie jest w ciąży. Tata mówi, że są parą. Czy oni czasem nie przesadzili z alkoholem tamtej nocy? Mój ojciec to dziwka. To szatan. Jest pierdolonym diabłem. Pójdzie do piekła, ale nie będzie tam torturowany. To on będzie torturował ludzi. Ale chwila. Jeśli on jest diabłem, a Katie to człowiek, to dziecko będzie w takim razie półdemonem. Komentarz pozostawię wam. Ale wracając. Kiedy Alyssa przeczytała te fragmenty, była wściekła. Była w ogromnym szoku, a ze stresu omal nie zwymiotowała. Postanowiła skonfrontować męża z pamiętnikiem córki. Kiedy do niego zadzwoniła i zapytała, czy to, co napisała ich córka, jest prawdą, ten ją wyśmiał. Powiedział, że jego matka o tym wie, adopcyjni rodzice Katie również i mimo, że nie są z tego zadowoleni, to akceptują ich relacje. Kochamy się, a jeśli ktokolwiek dowie się, że Katie jest moją córką, to wyjadę z miasta i zostawię dla niej wszystko. Miał wtedy powiedzieć Steven. Zanim przejdę do dalszej części tej historii, chciałabym nieco nakreślić wam, czym jest GSA, czyli genetyczny pociąg seksualny, z angielskiego Genetic Sexual Attraction. Zjawisko to występuje w momencie, gdy osoby blisko spokrewnione zaczynają okazywać sobie niezdrowe zainteresowanie. Nie jest to jednak taki typowy związek kazirodczy, gdyż tyczy się to osób, które nie miały ze sobą stałego kontaktu przez długie lata. Osoby takie spotykają się jako dorośli ludzie i zaczyna tworzyć się między nimi uczucie. Zaczynają odczuwać do siebie duży pociąg. Kiedy zaczęłam zbierać informacje na temat sprawy Plato, trafiłam na inne historie, w których występuje GSA. Historię kobiety, która urodziła dziecko swojemu ojcu po latach rozłąki, a ten później ją zostawił, czy zwierzenia osób, które odnowiły kontakt z rodziną i niepoprawnie pokochały swoje siostry, braci, córki, synów, matki czy ojców. Znałam mojego brata bardzo krótko. Był sporo starszy i szybko się wyprowadził. Nie mieliśmy kontaktu przez 17 lat, dopóki nie złożył nam wizyty. Od razu poczułam niezwykły związek z nim, jakbyśmy byli bliźniakami. Po jakimś czasie, kiedy widywaliśmy się regularnie i odnowiliśmy nasz związek, zaproponował, żebym się do niego wprowadziła, abyśmy mogli się lepiej poznać. Niestety znalazł sobie dziewczynę. Ciągle ją widuję, a kiedy nie są razem, nieustannie do niej piszę i serce mi pęka, kiedy to widzę. Tak bardzo chciałabym być z nim, tak jak z mężczyzną. To cytat z artykułu Interi na temat genetycznego pociągu seksualnego. Jeśli macie ochotę, w źródłach wam go podlinkuję. Możecie przeczytać tam więcej podobnych historii. To zjawisko występuje bardzo często wśród dzieci oddanych do adopcji, które odnajdują swoich rodziców po latach. Podobno jest to normalne uczucie, jednak jak mówi Janie Lewis z fundacji After Adoption, to są naturalne i zdrowe uczucia. Problem zaczyna się wtedy, kiedy pojawia się seks. Niszczy on zarówno więź pomiędzy nowo odnalezionymi stronami, jak i inne związki w ich życiu. I to właśnie wydarzyło się między Stevenem a jego 18-letnią córką Katie.
Jednak związek taki jak ich był nielegalny i chyba nie jest to dla nikogo zaskoczeniem. W wielu krajach kazirodztwo jest postrzegane jako przestępstwo. Dlatego Alyssa postanowiła powiadomić o całej sytuacji policję. Jak tłumaczyła później, zrobiła to głównie z troski o jej młodsze córki. Policja przesłuchała wszystkich zainteresowanych, łącznie z dziewczynkami, jednak nikt nie został aresztowany. Alyssie udało się jedynie wywalczyć zakaz kontaktowania się Stevena z nią oraz z młodszymi dziećmi. Steven i Katie postanowili przeprowadzić się do Nightdale w północnej Karolinie. Wtedy też 20 lipca 2017 roku para wzięła ślub w stanie Maryland. Było to możliwe tylko z tego względu, że zataili oni przed urzędnikami swoje więzy krwi, a poza tym Katie jako adoptowane dziecko miała inne nazwisko czy wpisanych innych rodziców w dokumentach. Co ciekawsze, ani matka Stevena, ani rodzice dziewczyny nie wyrazili sprzeciwu. Siedzieli cicho i nawet wzięli udział w całej uroczystości. Było sporo gości, a nowożeńcy pozowali z nimi do zdjęć. Są one publiczne i możemy zobaczyć na nich Katie z dużym brzuchem, która stoi w objęciach swoich najbliższych. Tak naprawdę nie wiemy, co tam się wydarzyło. Jak zmanipulowani musieli być rodzice obojga, skoro zgodzili się na związek kazirodczy. Z wielu źródeł dowiedzieć możemy się, że Fusco to była normalna rodzina, która wspierała Katie na każdym kroku, a rodzice wychowali ją na aspirującego młodego człowieka. Naprawdę nie mam pojęcia, o co chodzi. Tylko jedno źródło wspomina, że Tony i Kelly nie mogli nic na to poradzić i w związku z tym postanowili ją wspierać. Wspierać w tej decyzji. Czy było to zdrowe podejście? Ciężko jest mi postawić się w ich sytuacji. 1 września 2017 roku na świat przyszedł syn Katie i Stevena. Swoje pierwsze dziecko nazwali Bennett. Na serwisach społecznościowych publikowali zdjęcia z chłopcem i wyglądali na szczęśliwych. Jednak ta sielanka nie trwała za długo, bo ktoś w końcu sypnął. Nie jest nigdzie do końca powiedziane kto i jak i dlaczego, ale już na początku 2018 roku małżeństwo zostało aresztowane pod zarzutem kazirodztwa, które jak już wiemy nie jest legalne w wielu miejscach. W tamtym momencie groziło im do 10 lat więzienia. Osiemnastoletnia dziewczyna pojawia się na progu domu 40-latka, który przechodzi przez trudny okres w małżeństwie. Są spokrewnieni, ale nie znali się, nim zaczęli utrzymywać kontakty seksualne. Steven był w niej tak zakochany, że nie zważał na ich biologiczne pokrewieństwo. Skomentował sprawę Rick Friedman, prawnik aresztowanego. Steven wyszedł po opłaceniu kaucji 28 tysięcy dolarów, natomiast Katie siedziała za kratkami do końca lutego 2018 roku. Kiedy w końcu wyszła, parze zakazano kontaktów zarówno ze sobą, jak i z dzieckiem, które trafiło do domu matki Stevena. Kobieta dostała nad chłopcem pełną opiekę. Sprawa stała się nieco medialna. Była żona Stevena oraz biologiczna matka Katie, Alyssa, udzieliła sporo wywiadów, w których przedstawiała historię ze swojej perspektywy. Alyssa obwiniała swojego ex o to, że powiedzmy zmanipulował młodziutką Katie. Była zniesmaczona całą sytuacją. Kobieta uważała, że jej córka była ofiarą w całej tej sytuacji i marzyła o tym, aby odnowić z nią relację. Nawet jeżeli była już wtedy dorosła, to on był jej ojcem i powinien był to przerwać. To dojrzewające uczucie. To jego wina. Tony i Kelly Fusco byli nieosiągalni dla prasy. Tak samo jak Katie. Dziewczyna wróciła do Nowego Jorku i znów zamieszkała z rodzicami adopcyjnymi, a w kwietniu postanowiła rozstać się ze Stevenem. I tu historia mogłaby się zakończyć. Mogłaby, gdyby nie chory umysł mężczyzny, który postanowił popełnić samobójstwo. Ale jakby to powiedzieć, bo nie chcę, aby zabrzmiało to źle, ale to byłoby za proste, gdyby tylko popełnił samobójstwo. Tu oczywiście robię cudzysłów. Po kolei. Steven był bardzo zdesperowany. Chciał odegrać się na Katie za to, że go porzuciła.
Wiedział, że 12 kwietnia dziewczyna wraz z rodzicami będzie jechała odwiedzić babcię w Nowym Jorku. Mężczyzna postanowił zniszczyć wszystko, na czym mu zależało. 11 kwietnia zabrał małego Beneta z domu swojej matki. Miał mieć zakaz zbliżania się do chłopca, ale jednak jakoś to dziecko zabrał, więc wydaje mi się, że Grace po prostu z własnej woli mu go oddała. Steven zabrał go więc do swojego domu. Tam chłopca już tego samego dnia udusił. Napierał na jego maleńkie ciało do momentu, aż dziecko nie przestało oddychać. Później ukrył jego zwłoki w szafie w sypialni, po czym opuścił dom. Postanowił pojechać, policzyć się ze swoją żoną, córką, czyli Katie. Mężczyzna pokonał 600 mil z zamiarem zamordowania kobiety. Jak wynika ze źródeł, w międzyczasie zadzwonił do swojej matki i powiedział jej o tym, że zabił małego Beneta. Zostawił jej klucz pod wycieraczką, ale zabronił wchodzić do środka. Przerażona kobieta zadzwoniła na policję. Nagranie tej rozmowy jest dostępne w sieci. Przytoczę tu w podcaście tylko wybrane fragmenty, a całość podlinkuję Wam w komentarzu lub na grupie. Kiedy ja słucham tego nagrania, jest ono bardzo chaotyczne, jak zazwyczaj takie nagrania. Kobieta w nim płacze, jest zrozpaczona. Grace poprosiła policjantów o sprawdzenie mieszkania Stevena. Powiedział, że zabił swoją żonę i jej ojca. Nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. Zostawił martwe dziecko i do nich pojechał. Kazał mi powiadomić policję i nie wchodzić do środka. Zostawił klucz pod wycieraczką. Ja nie pytałam go, jak to zrobił. Dokładnie tak, jak powiedziała Grace podczas telefonu na 911. Jej syn, czyli nasz główny antybohater tej historii, zamordował zarówno swojego syna, Katie, oraz swojego teścia. Dzień po morderstwie chłopca, 12 kwietnia, śledził podróżujących samochodem do Nowego Jorku Katie i Tony'ego. Mężczyzna czekał na odpowiedni moment. Kiedy auto zatrzymało się na znaku stop, ten wykorzystał sytuację i wtedy padły strzały przez szybę. Użył do tego karabinku szturmowego typu AR-15, czyli pojechał tam całkowicie przygotowany, można powiedzieć z zamiarem wykonania egzekucji. Kiedy powiadomiona o całym zajściu policja znalazła Stevena, mężczyzna również był już martwy. Postrzelił się kilka mil od miejsca, w którym zamordował swoją żonę i teścia. A to słowo żona bardzo ciężko przechodzi mi przez gardło, naprawdę. Nie wiem, czy wy spodziewaliście się takiego obrotu wydarzeń, wiem, że to wszystko zadziało się bardzo szybko, ale sprawa niewinnego, można powiedzieć, ale też spaczonego za uroczenia, okazała się być takim małym kamykiem, który spowodował lawinę. Ta lawina pociągnęła za sobą aż 4 życia. Ile spośród nich okazało się być ofiarami? Komentarz w tej sprawie zostawiam Wam. Bo jest to koniec historii. Jest winny, ale nie doczekał się procesu z wiadomych powodów. Dlatego już nie mogę dodać nic więcej. Dajcie znać, co sądzicie o całej sprawie. Zdjęcia znajdziecie na Instagramie podcastu oraz na grupie. Jeśli chodzi o mnie, dla mnie ta historia naprawdę wygląda jak scenariusz poprawnego filmu bez happy endu. Zakończmy ją więc cytatem Alicy Plejdo, który będzie chyba odpowiednim podsumowaniem. Jest mi przykro. Jest mi bardzo smutno, ale chciałabym, aby przez to, co się stało, wydarzyło się też coś dobrego. Mam nadzieję, że prawda wyjdzie na jaw i otworzy ludziom oczy w temacie kazirodztwa.